Ale Chrystus smutnie patrzy w drzwi i czeka, by pośród witających zobaczył człowieka. Chrystus z pewnością cieszy się, widząc tylu ludzi u swego żółtka, bo przecież on nie narodził się tylko 2000 lat temu w Betlejemie, ale rodzi się każdego roku w naszych sercach. Tylko od nas zależy, czy przygotujemy mu miejsce. Stanowimy jedną rodzinę, żyjemy obok siebie. Spróbujmy zobaczyć Chrystusa w drugim człowieku. A w tym niech nam pomoże montaż słowno-muzyczny przygotowany przez dzieci i młodzież z naszej parafii. Dlaczego? Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać.
nie zamieni, nie zaprosi do swojego domu. Weź do ręki biały płatek, choćbyś na pewno miał go z tym dzielić i życz szczęścia całemu światu, niech się wszystkie serca rozweselą. Przyszła do nas wspaniała luz. Każdy jakiś raz przynosi radość, ale są tacy, którzy dzisiaj płaczą, wspominając dawne, wspólne święta. Matka staruszka, o której dzieci w świecie zapomniały.
jakiś młody człowiek sam w wynajmowanym mieszkaniu. Piszę do ciebie list z rodzinnego domu. Na szybach śmieszne błyskają się płatki. Wspominam dawne dni. Pokryjomu płaczę. Ty, synku, zrozumiesz łzy matki. Jest już choinka. Wiesz, zaraz u stoła siądziemy jak dawniej z siostrzyczkami trzema. A z nami razem i myśl niewesoła, że ciebie, synku, wśród nas dzisiaj nie ma. Ty tam samutki, w dalekiej gdzieś stronie, jak my liczysz mijające chwile, jaka ci świąteczna gwiazdka dziś wieczór zapłonie. Kto ci świąteczną przyrządzi Wigilię? Jaką kolędą, syneczku mój miły, rozjaśniesz moje godziny tułacze? Myśmy się dzisiaj za ciebie modliły, a ja nad listem jeszcze, widzisz, płaczę. Myśl o nas, synku. Wspomnij przy wieczerzy. W liście my znajdziesz okruchy opłatka. Wiem, że nam wrócisz. Ten, co w żłobie leży, czuwa nad nami. Całuję cię, mama. Oh.
Na obrusie leży opłatek. Za chwilę trzeba będzie wziąć go i podzielić się z nimi wszystkimi nieobecnymi, z którymi kiedyś szło się przez całe życie. To za chwilę. Najpierw modlitwa. Ta jak dawniej. Ta jak dom rodzinny. Pomódlmy się w noc betlejemską. W noc szczęśliwego rozwiązania, by się nam wszystko rozkładało. Węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak superki. Własne ambicje i urazy zaczęły śnieżyć jak pukiełki. I aby w nas złośliwe język pozamieniały się w owieczki, a w oczach mądre łzy stanęły. Jak na końcu barwne świeczki, by anioł podarł każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego, kładąc na ręce pogmatwane, jak na osiołka kompres śniegu. Aby się wszystko uprościło, było zwyczajne, proste sobie, by szpak pstrokaty zakrępiony fikał poziomki nam na grobie, aby wątpiący się rozpłakał, na cud czekając w tej kolejce. A Matka Boska cichy, ufnych, jak ciepły chleb, wzięła w swe ręce. Przekażmy sobie znak pokoju. Mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością.
Narodziłam się w ludzkiej postaci, mówi Bóg, abyś Ty nigdy nie wstydził się być sobą. Narodziłam się jako człowiek, abyś Ty mógł stać się Synem Bożym. Narodziłam się prześladowany od początku, abyś Ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności. Narodziłam się w prostocie, abyś Ty nie był wewnętrznie zagmatwany. Narodziłam się w Twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca. Niech te święta Bożego Narodzenia przyniosą nam wiele radości. Niech uśmiech zagości doma. Niech ogarnie nas ciepło wigilijnej świecy, a jej blask zamieni się w żywe iskierki w oczach. Niech samotność